W tym filmie obliczymy sobie całkę z takiego. Na pierwszy rzut oka skomplikowanie wyglądającego wyrażenia, ale okaże się, że tak naprawdę tę całkę liczy się bardzo prosto. Zacznijmy może od tego, że zauważymy, że tutaj mamy całkę z sumy kilku składników, więc możemy zamienić to na sumę całek, z każdego z tych wyrażeń oddzielnie. No to zaczniemy od, od tego pierwszego tutaj. Napiszemy, że to jest całka. Z 7x do 3 dx. No, i dalej będziemy mieli te kolejne składniki. Tutaj mamy minus 5 pierwiastków z x. No, napiszę, że to jest minus całka z 5 razy pierwiastek z x dx. No, i dalej mamy to wyrażenie. To napiszę dodać całka. Z 18 razy pierwiastek z X i to wszystko podzielone przez x do trzeciej, dx. No i wreszcie ostatnia całka, to będzie całka z tego, czyli dodać całka z x do potęgi minus 40 dx. No i teraz mogę zająć się każdą z tych całek oddzielnie. No, to zajmiemy się po kolei tymi całkami. Tutaj mam całkę z 7 razy x do potęgi trzeciej. No to mogę skorzystać ze wzoru na całkę z funkcji potęgowej, który w którymś z poprzednich filmów wyprowadziłem. No i ten wzór mówi nam, że jak mam x do jakiejś potęgi, to całka z tego to będzie x do potęgi o 1 większej, czyli do 4 do czwartej potęgi, podzielone przez ten nowy wykładnik, czyli przez 4. Czyli całka z x do 3 to jest x do 4 podzielone przez 4, ale x do trzeciej było jeszcze pomnożone przez 7, więc tutaj jeszcze ta siódemka nam zostaje. No i teraz tutaj napisałbym plus jakaś dowolna stała c, ale nie zrobię tego, dlatego że tutaj będę jeszcze trzy kolejne całki wykonywał i po prostu tę stałą dopiszę na samym końcu. Na samym końcu, jak już napiszę wartości wszystkich całek, to napiszę tę stałą. No dobrze, tutaj mamy drugą całkę. Całka z pierwiastka z x, 5 razy pierwiastek z x. Tutaj też możemy zastosować wzór na całkę z funkcji potęgowej. Jeżeli nie widzisz tego tak na pierwszy rzut oka, no to zauważ, że to jest to samo, co 5 razy x do potęgi 1 druga. Pierwiastek to jest to samo, co wykładnik 1 druga. Czyli to wyrażenie to jest dokładnie to samo, co to wyrażenie. No więc mogę zastosować wzór na całkę z funkcji potęgowej. No i będę miał minus 5. No razy całka z x do jednej drugiej. Całka z x do 1,2 to będzie x do wykładnika o 1 większego. Jak do jednej drugiej dodam 1, to będę miał 3 drugie. No i muszę. O, może za duży ten wykładnik. Piszę troszkę mniejszymi cyferkami. 3 drugie. No i muszę to podzielić przez. Ten nowy wykładnik przez trzy drugie. Nie lubię takich piętrowych ułamków, Zaraz się poprawię i się go pozbędę. Dodać. Co tutaj mamy? No tutaj mamy takie wyrażenie dosyć skomplikowanie wyglądające. Więc może ja tutaj je sobie przepiszę do troszkę innej postaci. Tutaj mamy w liczniku pierwiastek z x. A pierwiastek z x, to jak już mówiłem przed chwilą, to jest x do potęgi jedna druga. A tutaj mam to podzielone przez x do trzeciej, czyli mogę pomnożyć to przez x do potęgi minus trzeciej. No bo jak dzielę, to zmieniam wykładnik na przeciwny, czyli z x do trzeciej zrobi się x do minus 3. No i teraz to będzie równe 18. x do 1, 2 razy x do minus 3, no to muszę wykładniki do siebie dodać. Minus 3 dodać, 1, druga. to będzie minus 2,5. Czyli to będzie x do potęgi, no napiszę, minus 5 drugich. To jest właśnie dokładnie tyle. Minus 5 drugich to jest minus 2,5. No i teraz widać, jak to scałkować. No to będzie 18 razy całka znowu z funkcji potęgowej. Tym razem wykładnikiem jest minus 5 drugich. No to muszę znowu zwiększyć ten wykładnik o 1, czyli do minus 5 drugich dodam 1, to będę miał minus 3 drugie. No, i muszę to podzielić przez ten nowy wykładnik, czyli przez minus 3 drugie. No i wreszcie mamy ten ostatni składnik tutaj, dodać. Całka z x do minus 40, no to po prostu stosujemy wzór na całkę z funkcji potęgowej. To będzie x do potęgi o 1 większej. Jak do minus 40 dodam 1, to będę miał minus 39 podzielone przez minus 39. No, i teraz wreszcie mogę napisać tą obiecaną stałą C, o której mówiłem na samym początku. Bo tutaj mamy tę funkcję pierwotną z dokładnością do dowolnej stałej C. No to na koniec, teraz jeszcze tutaj można wykonać jakieś uproszczenia, żeby ładniej to zapisać. No to się tutaj to pierwsze niedużo uprości. Napiszę może tak 7 czwartych razy x do potęgi czwartej. No a co tutaj mam? Tutaj mam minus 5 podzielone przez 3 drugie. Czyli to jest minus 5 razy odwrotność 3 drugich, czyli razy 2 trzecie. Minus 5 razy 2 to będzie minus 10 trzecich. Czyli tutaj wpiszę minus 10 3 razy x do potęgi 3 drugie. To jest uproszczona postać tego wyrażenia. Zmieniamy kolor i mamy następne. Tutaj mam 18. Podzielone przez minus 3 drugie, podzielić, to znaczy pomnożyć przez odwrotność, czyli pomnożyć przez minus 2 trzecie. 18 razy minus 2 trzecie to tutaj 18 i 3 to się skróci, zostanie mi tutaj po prostu 6, a tutaj to się skróci, będzie 1. Czyli to jest 6 razy minus 2, czyli to jest minus 12. Czyli to będzie minus 12. Razy x do potęgi minus 3, drugie. No i to ostatnie przepiszę bez zmian, bo tu się niewiele da uprościć. Może poza tym, że tutaj będzie znak minus, czyli to będzie minus. x do potęgi minus 39 podzielone przez 39. Dodać dowolna stała c. No i to jest nasz wynik. To jest całka. Nieoznaczona z tej funkcji, którą mieliśmy na samym początku, tutaj pod znakiem całki. Całka nieoznaczona, czyli inaczej mówiąc, funkcja pierwotna do tej funkcji, która to tutaj była pod znakiem całki, co możesz łatwo sprawdzić, szukając pochodnej tego wyrażenia. Jak zróżniczkujesz tę funkcję, do czego Cię zachęcam, to powinno wyjść dokładnie to wyrażenie, które tutaj było pod znakiem całki.